Szanowni Państwo, pozwolą Państwo, że przedstawię mojego zastępcę, pan Radosław Bartosik, od dnia 1 stycznia zatrudniony w Urzędzie Miasta Marki. Najlepiej będzie, jeżeli sam o sobie powie kilka słów. Witam serdecznie wszystkich mieszkańców Marek. Moje nazwisko Radosław Bartosik. Dzisiaj zacząłem pierwszy dzień służby dla Państwa i. Pokrótce postaram się przedstawić, przepraszam, że być może troszeczkę tremy mam. Pierwszy raz występuję przed kamerą, pierwszy dzień pracy. Może to wyjść nie za ciekawie? no ale. Pochodzę z Krakowa, tam się urodziłem i wychowałem. Kończyłem Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Następnie studiowałem w Poznaniu, w Warszawie, w, w, w Koźmińskim marketing i zarządzanie. Robiłem studia z zakresu MBA. -a. Także wydaje mi się, że, przed, że przygotowanie podstawy teoretyczne mam, żeby dobrze zarządzać tym miastem i wspomagać tutaj kolegę. Przez wiele lat pracowałem przede wszystkim w przemyśle, również w handlu zajmowałem się obsługą placu handlowego, przez 5 lat pracowałem na placu targowym, przez... Prawie 14 lat pracowałem w PGNIG, gdzie przeszedłem całą ścieżkę rozwoju zawodowego od pracy na kopalni. Posiadam uprawnienia górnicze, nawet mam bardzo ładny czarny mundur z białym pióropuszem. Być może kiedyś będę miał okazję zaprezentować się w nim Państwu. Długi okres pracowałem w całej zachodniej Polsce, gdzie niewiele osób o tym wie, są największe złoża ropy naftowej i gazu ziemnego. I stamtąd mamy największe wydobycie tych surowców. Pracowałem również w Poznaniu, w Zielonej Górze i, tak jak wcześniej wspomniałem, w całej zachodniej Polsce. Przeszedłem całą ścieżkę rozwoju zawodowego od pracownika na kopalni po dyrektora ekonomiczno-handlowego. Następnie pracowałem w Warszawie w centrali PGNIG, gdzie również piastowałem wysokie stanowiska. A. Teraz, od, od, od już ładnych kilku lat jako mieszkaniec Marek, chciałbym zrobić coś dla tego miasta, stąd moja obecność w tym, w tym mieście, na tym stanowisku i w tym miejscu. Jestem oczywiście żonaty. Mam dwójkę dzieci, dwóch wspaniałych synów. Jeden studiuje, drugi jest uczęszcza do liceum w Warszawie. Do tego mam jeszcze psa, labradora i dwa wspaniałe koty. Być może kiedyś również będzie okazja, zaprezentuję ich zdjęcia, bo są przepiękne, wspaniałe zwierzęta. Dziękuję bardzo.